Dzisiaj chciałabym powiedzieć właśnie o tym, jak przy pomocy ćwiczeń i zadań, które proponujemy, rozwijać i budować właściwie te kompetencje językowe, kulturowe i społeczne. To teraz dla tych, którzy byli na ostatnim spotkaniu, krótkie przypomnienie, a dla tych, którzy nie byli, to będzie prezentacja króciuteńka podręcznika. Jeszcze raz. Podręcznik dla uczniów i uczennic wieku od 7 do 10. Długo zastanawiałyśmy się, jak ułożyć tą grupę wiekową. Ta grupa 7-10, myślę, że dzieci, które są sześciolatkami, również mogą się wpisać w tą grupę. Chciałyśmy, żeby ten podręcznik był adresowany do dzieci w młodszym wieku szkolnym, ale myślę, że czwartoklasista też może znaleźć w tym podręczniku takie treści, które nie będą sprawiały, że będzie mu się wydawało, że, czy jej się wydawało, że będzie zbyt dziecinny. Metoda 7-10, tak jak powiedziałam, wczesnoszkolna i chciałyśmy tutaj adresować ją do dzieci uczących się języka polskiego jako odziedziczonego, dla dzieci z doświadczeniem migracji w Polsce, które uczą się języka polskiego jako języka kraju osiedlenia i dla dzieci tych, które uczą się języka polskiego jako drugiego, czasami tak bywa. We Francji wiem, że są na przykład niektóre szkoły, które proponują język polski jako drugi po to, żeby zwiększyć atrakcyjność danej szkoły. Zatem to podręcznik właśnie dla tej grupy dzieci. I zaplanowałyśmy, że w tym podręczniku z wykorzystaniem tego podręcznika będzie można zrealizować 120 godzin na poziomie A1. W podręczniku zawarłyśmy materiały i dialogi, które dotyczą życia codziennego, gry i zabawy, bardzo dużo tych gier i zabaw jest, bo to też wiek, kiedy przyjemność musi być również w trakcie procesu uczenia się języka, ale też chciałyśmy pokazać wielokulturowy świat. I to wydaje mi się, że jak znam podręczniki polskie, to chyba pierwszy podręcznik, w którym znajdą Państwo dzieci, które wyglądają różnie i które pochodzą z różnych miejsc świata, bo taki jest ten nasz świat, że jest właśnie wielokulturowy i Polska również jest krajem wielokulturowym i wielojęzycznym w tej chwili. W procesie uczenia się powinny dzieciom pomagać ilustracje, zdjęcia, mapy i te elementy tworzą świat bohaterów i bohaterek podręcznika. Ponieważ nasz podręcznik powstał w bardzo specyficznym momencie. Wtedy, kiedy w polskiej szkole znajduje się coraz więcej dzieci z doświadczeniem migracji, chciałyśmy, żeby dzieci, które będą się uczyły przy pomocy tego podręcznika, poznawały zarówno język potrzebny do codziennej komunikacji, jak i język edukacji szkolnej. To była jakby ta grupa, o której bardzo często myślałyśmy, budując te strony, które dotyczą języka edukacji szkolnej. Ale przecież dzieci, które uczą się języka polskiego jako odziedziczonego, również warto jest, żeby poznawały ten język nie tylko do komunikacji codziennej, ale również taki język, który pozwoli im lepiej skomunikować się z rodzimymi użytkownikami języka. Tak jak powiedziałam, w tym naszym podręczniku bardzo dużo jest gier i zabaw językowych. Jest dużo projektów. Zachęcamy do wspólnego działania, bo język jest możliwy do nauczenia się tylko, jeżeli jest interakcja. Oczywiście są takie narzędzia, które uczą bez interakcji języka, ale my wiemy o tym, że to budowanie kompetencji językowych jest znacznie skuteczniejsze, jeśli jest interakcja i do tej interakcji będziemy zachęcać i zachęcamy na każdej właściwie stronie naszego podręcznika.
To podręcznik, który ma bardzo przejrzystą strukturę. I w pierwszym rozdziale, i w drugim, i trzecim ona jest taka sama. Mam nadzieję, że to pozwoli uczącym się, ale również nauczycielom i nauczycielkom na łatwiejsze poruszanie się w tym materiale. Kim są bohaterowie i bohaterki naszego podręcznika? Jak zwykle, albo jak najczęściej to bywa, to rodzina Nowaków. Filip i Iga to główne postaci, które przewijają się w trakcie całej książki. Obserwujemy ich w trakcie sytuacji rodzinnych, sprzątania swojego pokoju, walki o to, kto będzie opiekował się kotem, czy rozmów z tatą, co zrobić, żeby być lepszą przyjaciółką. W tej rodzinie nie zabrakło również przyjaciół tych dzieci. Iga ma przyjaciółkę Polę, Julka i Adam to kuzyni, no i oczywiście są dwa zwierzaki, Bobik, który nie jest zbyt sympatycznym mopsem, i Maki, która jest kotką dwójki rodzeństwa. Tak jak powiedziałam, adresatkami metody są dzieci uczące się języka odziedziczonego. Wiemy o tym, że w momencie, kiedy jest ten moment migracji, troska i wysiłek, jaki jest konieczny, żeby utrzymać ten język, jest niezwykle duży, potrzebny do tego, żeby dziecko utrzymało ten język kraju pochodzenia. Jak jest rodzina mieszana, to jest to jeszcze trudniejsze. Trudniej jest jeszcze wtedy, kiedy dziecko zaczyna naukę w innym miejscu świata i dość dużo czasu spędza w nowej szkole z nowymi przyjaciółmi, to wtedy jakby potrzebujemy narzędzi do tego, żeby wesprzeć ten proces uczenia się. W tym naszym podręczniku chciałyśmy również nauczyć dzieci czytania i pisania. To sprawności niełatwe, bo przecież te kody, które mamy i które są w różnych językach, one nie są takie same. I to czytanie i pisanie z pewnością zwiększa zasoby językowe i kulturowe dziecka. Dzięki czytaniu i pisaniu dziecko może mieć dostęp do znacznie większych zasobów. I mamy nadzieję, że właśnie to takie regularne czytanie, które proponujemy w podręczniku, będzie właśnie wspierało te procesy uczenia się. Metodą, którą wybrałyśmy, to jest metoda trochę taka eklektyczna, chociaż skupiłyśmy się przede wszystkim na metodzie, która jest oparta na sylabie, bo to metoda, która najlepiej się sprawdza w przypadku uczenia się dzieci, które uczą się języka drugiego. Drugą grupą, o której mówiłam już, to właśnie dzieci, które mają doświadczenie migracji w Polsce, które uczą się tego języka komunikacji codziennej, ale też muszą uczyć się w języku polskim. Język edukacji szkolnej to język, który nie jest łatwy, to język, który ma znacznie bardziej skomplikowaną strukturę, słownictwo nie jest proste, no bo przecież mrowisko to być może czasami zdarza nam się na spacerze, że będziemy o nim mówić, ale jeżeli dzieci są w mieście, to bardzo często mrowisko jako słowo nie wystąpi w naszych rozmowach. Tak jak mszaki czy wywierzysko, chociaż tych dwóch słów nie zastosowałyśmy w naszym podręczniku, bo chciałyśmy, żeby był on zbudowany na takiej bazie, która jest bazą językową, zaraz będę też o niej mówić, skąd wzięłyśmy te wszystkie zasoby językowe, które są u nas w podręczniku. Także mam nadzieję, że właśnie te dzieci, które będą potrzebowały takiego wsparcia w komunikacji codziennej i w nauce w szkole, znajdą również w tym podręczniku wystarczająco dużo materiałów, żeby ta progresja była wystarczająco szybka i żeby mogły jak najlepiej porozumiewać się z rówieśnikami, ale również i z nauczycielami i nauczycielkami w szkole. Nasza seria składa się, ta metoda składa się z trzech części. Nie można pracować tylko i wyłącznie z podręcznikiem. Koniecznie
trzeba mieć również zeszyt ćwiczeń. Wybudowałyśmy razem z Anią Mikulską i Justyną Wroną taki podręcznik, który spełnia jakby warunki tego podręcznika wieloletniego, czyli jeśli Państwo zamówicie, na przykład zamówią podręcznik do szkoły, to podręcznik może zostać na kolejny rok, natomiast ćwiczenia to jest coś, z czym pracuje uczący się. No i oczywiście jest przewodnik dla nauczycieli, który zawiera 120 scenariuszy, które są opisane, w którym i w tym podręczniku znajdują się wszystkie lekcje, które można zrealizować. I z jednej strony zastanawiałyśmy, jak to robić, bo są tacy nauczyciele, którzy nie bardzo, znaczy nie potrzebują, mają wystarczająco dużo doświadczeń, mogą wybudować sami czy same taką lekcję. Pomyślałyśmy, że ten podręcznik nauczycielom, którzy dobrze już znają metodykę uczenia języka polskiego, być może przyniesie sporo nowych pomysłów i ograniczy na przykład poszukiwania gier czy ciekawych ćwiczeń w internecie czy w innych źródłach, a tym, którzy dopiero początkują, ułatwi pracę z dziećmi z doświadczeniem migracji. Mamy też dostęp do strefy nauczyciela. Ja pamiętam sama z mojego doświadczenia, jak pracowałam z dziećmi wietnamskimi w Krakowie. Poszukiwałam zawsze nowych materiałów i poszukiwałam też materiałów, które by ilustrowały te treści, które były prezentowane uczącym się. I to było niezwykle uciążliwe. Dlatego bardzo się ucieszyłam, gdy wydawnictwo zaproponowało właśnie coś takiego jak strefa nauczyciela. W tej strefie nauczyciela mogą Państwo pobrać gotowe materiały dydaktyczne, ilustracje, zdjęcia, karty pracy, plansze, transkrypty, ale to, co dla mnie ważne, oczywiście nagrania, to jest oczywiste, ale to, co dla mnie, myślę, jest takim wyróżnikiem, to, że na przykład w podręczniku mamy jakiś zakres tematyczny, a w strefie nauczyciela znajdą Państwo dobrej rozdzielczości zdjęcia czy ilustracje, które można wykorzystać na lekcji do danego tematu. W naszym podręczniku mamy 10 rozdziałów i taką sekcję minigramatyki. Ta minigramatyka jest z jednej strony dla uczących się, a z drugiej strony jest, mam nadzieję, również wsparciem dla nauczycieli i nauczycielek, szczególnie tych, którzy stoją przed wyzwaniem uczenia języka polskiego jako obcego, a wcześniej uczyli na przykład, nie wiem, języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego albo języka polskiego jako ojczystego. Myślę, że to spojrzenie glottodydaktyczne na język jest zupełnie różne i to najlepiej wiedzą nauczycielki czy nauczyciele, którzy i dzisiaj są na spotkaniu, którzy mają doświadczenie uczenia języka polskiego jako pierwszego, a potem uczenia języka polskiego jako drugiego. Te techniki nie są te same i to spojrzenie glottodydaktyczne jest nieco inne. W każdym rozdziale mamy 6 lekcji, które skoncentrowane są na rozwijaniu komunikacji codziennej. Jedną lekcję, takie podsumowanie gramatyczne, jak działa język, jedną stronę słowa i słówka, 2 lekcje dotyczące języka edukacji szkolnej, jedną lekcję czytam i piszę, która wprowadza taką właśnie systematyczną naukę czytania i pisania. Jest też lekcja, i myślę, że to też jest duży wyróżnik w tym naszym podręczniku, jedna lekcja dotycząca emocji, sposobów ich wyrażania. To niezwykle ważne też dla wszystkich uczących się, żeby móc również wyrazić to, co się czuje. Myślę, że to też nie jest łatwe zadanie dla tych, którzy operują językiem polskim jako ojczystym, bo my wiemy o tym, że i uczenia się takiego empatycznego kontaktowania się z innymi i wyrażenia uczuć, czasami musimy się też uczyć,
W związku z tym mam nadzieję, że to będzie też dla wszystkich wzbogacające. No i zamyka tą naszą, ten każdy rozdział lekcja projektowa, podczas której dzieci mają możliwość współpracy ze sobą i budowania na tym, co już zostało wyuczone. Oczywiście nagrania w aplikacji i transkrypcje nagrań, które są dostępne w tej przestrzeni dla nauczyciela. I teraz, ponieważ dzisiaj chciałam mówić o kompetencjach, o tym, w jaki sposób przy pomocy tego naszego podręcznika my możemy rozwijać kompetencje, chciałabym najpierw wrócić do tego słowa kompetencje, bo ono przez jakiś czas było takim słowem kluczem i każdy mówił, dobra, to wystarczy, żeby mieć kompetencje. Ale jak my możemy zdefiniować kompetencje? Myślę, że to ważne, żeby wiedzieć, że przy myśleniu o kompetencjach musi się pojawić wiedza i umiejętności. Ja nie mogę mieć kompetencji, jeśli nie mam wiedzy. W związku z tym w tym naszym podręczniku my bardzo systematycznie budujemy wiedzę językową. I to nie chodzi o to tylko, że my budujemy wiedzę gramatyczną, bo ona jest ukryta, ona jest cały czas taka właśnie funkcjonalna, ale przede wszystkim my budujemy wiedzę językową i staramy się zaciekawić uczących się językiem polskim. Język polski jest niezwykle skomplikowany, tak bym powiedziała, natomiast ciekawy jest. Jest niezwykle ciekawe odkrywanie reguł. I jeżeli będziemy potrafili nauczyć dzieci właśnie odkrywania tych reguł i zastanawiania się, dlaczego tak powiedzieć, albo jak to powiedzieć, albo dlaczego on czy ona tak to powiedziała, to wtedy ten proces uczenia języka będzie znacznie ciekawszy, bo będzie również wyzwaniem poznawczym. Kompetencja to też nie jest fakt, to jest pewien proces i ten proces jest w kontekście. I teraz pokażę Państwu, jak wyglądają te konteksty, jak będziemy przyglądać się właśnie tym kompetencjom, które mamy. W dokumentach, które pojawiają się w edukacji czy w dokumentach europejskich, często mówimy o kompetencjach kluczowych. I te 8 to są podstawowe kompetencje kluczowe, które zostały wyodrębnione. I teraz w naszym podręczniku my pracujemy przecież nie ze wszystkimi kompetencjami kluczowymi, natomiast z pewnością nad komunikacją w języku ojczystym nie wykluczamy języka pomostowego czy języka ojczystego dzieci i w podręczniku dla nauczyciela znajdą Państwo takie informacje, że my możemy skorzystać z języka, na przykład jeśli uczymy dzieci ukraińskie, z języka ukraińskiego czy z rosyjskiego, ale my możemy też wykorzystać język, który być może nie jest ojczysty, ale jest funkcjonalnie pierwszy, jeżeli dziecko jest za granicą i na przykład chcemy coś objaśnić, to możemy się do tego języka odwołać. Oczywiście komunikacja w języku obcym, komunikacje matematyczne, bo mamy dość sporo matematyki w tych naszych propozycjach. Umiejętność uczenia się, pokazujemy również jak się uczyć, pokazujemy jak uczyć się słownictwa, pokazujemy jak zapamiętywać, pokazujemy w jaki sposób można wybudować właśnie te kompetencje językowe, cały czas budując jakby te nasze kompetencje w sposób bardzo świadomy. Kompetencje społeczne i obywatelskie, będę o nich za chwileczkę też mówić. I oczywiście świadomość i ekspresja kulturalna wydają się oczywiste, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania jakby z tego zasobu. I teraz, jak wyglądają w ogóle w glottodydaktyce kompetencje? Po lewej stronie taka tabela, którą zrobiła pani profesor Janowska, niezwykle dobrze i precyzyjnie pokazująca kompetencje, które są opisane w europejskim systemie opisu kształcenia językowego. I w tych naszych rozważaniach dzisiaj ja chciałabym się wesprzeć na tych właśnie kompetencjach, które zostały opisane w europejskim systemie opisu kształcenia językowego. Nie będę dotykać tutaj w ogóle w tym naszym spotkaniu mediacji, bo to zostawimy sobie być może na inne spotkanie, bo nie da się w ciągu jednej godziny wszystkiego zrobić. Natomiast chcę powiedzieć, że
budując w tym naszym zespole te propozycje, starałyśmy się właśnie koncentrować na tym, żeby te propozycje budowały kompetencje językowe, żeby można było coś zrobić z tym językiem. Dlatego ten nasz podręcznik jest tak naprawdę zbudowany na tej koncepcji działaniowej, czyli to działanie językowe jest dla nas kluczowe. I teraz, jak wyglądają te kompetencje? Ja spróbuję je opisać i pokazać Państwu ćwiczenia, które będą wskazywały na to, że dzięki tym ćwiczeniom można rozwijać daną kompetencję. Zacznę od kompetencji komunikacyjnych językowych i będziemy mówić tutaj, najpierw pokażę Państwu kompetencje lingwistyczne, potem kompetencje socjolingwistyczne, potem pragmatyczne, a potem przejdę do dalszego ciągu. Jak wygląda zatem nasz podręcznik, gdybyśmy przyglądnęli mu się od strony kompetencji? Kompetencja leksykalna to znajomość i umiejętność użycia słownictwa danego języka. Występują tutaj oczywiście elementy z jednej strony leksykalne, a z drugiej strony gramatyczne. I tutaj mamy do dyspozycji ten zasób leksykalny, który na przykład może być w obszarze form powitalnych, czy formuł powitalnych, czy na przykład szablonowych zwrotów, na przykład czy mogę cię poprosić o. Mogą to być oczywiście też pojedyncze słowa. I tutaj proszę zobaczyć, oznaczone jedyneczką, mamy właśnie taką mapę, która występuje w każdym naszym rozdziale. To są mapy pojęciowe, które pokazują zasób leksykalny. Starałyśmy się tak zbudować ten nasz podręcznik, żeby nie pojawiały się nowe słowa, które nie zostały wprowadzone uprzednio. Jak pracowałyśmy nad tym podręcznikiem, to miałyśmy taki system, że patrzyłyśmy na te nowe słowa, które chcemy wprowadzić, czy wyrażenia, i sprawdzałyśmy je, czy wszystko, całe słownictwo, które jest w naszej lekcji, to jest słownictwo, które już było. Czyli wspieramy się na tym, co było, i dokładamy. W każdej lekcji zakładałyśmy, że nie może być więcej niż 7 do 8 nowych słów. To bardzo dużo. Z jednej strony, z drugiej strony my wiemy o tym, że dziecko polskie, które idzie do polskiej szkoły, codziennie w szkole uczy się około 20 nowych słów. Jak wybudowałyśmy te nasze zasoby, na czym, z czego skorzystałyśmy, budując te nasze lekcje? Przede wszystkim zrobiłyśmy bardzo solidną analizę takiej publikacji zgółkowej, która przeanalizowała słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. To było dla nas niezwykle ważne, żeby zobaczyć, co tam jest, z czym dziecko polskie przychodzi do szkoły. Następny krok to był taki, że w trakcie pracy kiedyś nad językiem edukacji szkolnej z panią profesor Szymańską przyglądałyśmy się podręcznikom. I w tych naszych badaniach znalazłyśmy dużo elementów właśnie takich, które były dotyczące języka na przykład edukacji szkolnej, które chciałyśmy wprowadzić. Przeanalizowałyśmy również podstawę programową, żeby zobaczyć, co tam jest, co to dziecko powinno wiedzieć. Stąd tak wygląda leksyka w tym naszym podręczniku. Kompetencja gramatyczna to znajomość i umiejętność stosowania gramatycznych środków językowych. Ona jest oparta na rozumieniu. I na A1
Oczywiście uczący się wykazuje ograniczone opanowanie tych prostych struktur gramatycznych i wzorów zdaniowych i wszystko to się odbywa w ramach wyuczonego zasobu. I jak Państwo zobaczą tutaj dwójeczkę, to jest fragment właśnie z tej strony, jak działa język. My pokazujemy, jak ten język działa, a w podręczniku dla nauczyciela mówimy tak: zachęcamy Państwa i zachęcamy uczących się do tego, żeby obserwowali język. Czyli pokazuję pewną, znaczy mam pewien zasób, pokazuję, co tam jest i proszę uczących się, żeby zaobserwowali, żeby zobaczyli, czy coś się powtarza, czy jest coś, na czym możemy zbudować regułę. Bardzo się starałyśmy, aby te nasze teksty, które były przygotowane, żeby one były nasycone tą strukturą, którą chciałyśmy wprowadzać. Kolejna kompetencja to jest kompetencja, w ramach kompetencji lingwistycznej to jest kompetencja semantyczna. I właśnie w tej kompetencji semantycznej my mamy tą świadomość i umiejętność organizacji znaczenia. Bardzo to ciekawe w ogóle jest, w jaki sposób my konstruujemy to znaczenie. Jest taka świetna książka, która się nazywa Latające świnie i tam jest cały wywód na temat tego znaczenia, jak my budujemy znaczenie. To jest książka kognitywistów. Zapraszam, myślę, że warto sięgnąć też do niej. Ale jak my budujemy to znaczenie, skąd my wiemy, że słoń to jest słoń? I że ten słoń, jak my będziemy go oglądać z dwóch stron, to i tak to jest zawsze słoń. My starałyśmy się, żeby to znaczenie budowało się, żeby wesprzeć się na tym, co dzieci już znają, ale również starałyśmy się przy pomocy tabel, wykresów, ciekawych ćwiczeń, wybudować to znaczenie. I tutaj mają Państwo na przykład takie ćwiczenie chyba z siódmego rozdziału. Przeczytaj i uporządkuj. I dzieci mają za zadanie przeczytać, ile lat żyją zwierzęta, o których mówimy w tej lekcji, a potem uporządkować i napisać, które zwierzę żyje najkrócej i które żyje najdłużej. I my cały czas budujemy to znaczenie, żeby nauka języka była znacząca i żeby była oparta naprawdę na zaciekawieniu. Czyli nie proponujemy dzieciom, popatrz na kolegę i powiedz, jak wygląda. Takich ćwiczeń nie chcemy, bo te ćwiczenia są puste poznawczo. My staramy się, żeby te ćwiczenia, które my proponujemy, one były właśnie ciekawe i żeby zachęcały do eksplorowania i do budowania znaczenia. Następna kompetencja to kompetencja fonologiczna i w ramach tej kompetencji z pewnością wszystkie ćwiczenia, które są w tej sekcji czytam i piszę, będą świetnie do tego się nadawały, bo tam mamy sylaby, które dzieci powtarzają, to są sylaby nie zawsze łatwe dla uczących się języka polskiego. Jednocześnie mamy też całe zdania, które w drugim ćwiczeniu zawsze, w każdej lekcji, w drugie ćwiczenie to jest właśnie posłuchaj i powtórz, gdzie dzieci uczą się całego zdania jakby i uczą się znaczenia i jednocześnie dobrego powtarzania. Zależy nam na tym, żeby wykorzystać tą właśnie wrażliwość, która jest w tym wieku 7-10 lat jeszcze, żeby jak najlepiej te dzieci mówiły w języku polskim, żeby jak najmniej było tego akcentu, chociaż my wiemy, że jak ktoś jest migrantem czy migrantką, przez wiele lat mieszka w innym miejscu, to te wpływy będą, ale im lepiej będziemy uczyć, im więcej będziemy tego ćwiczyć, to być może uda nam się właśnie te wzory lepiej zakodować. Kompetencja ortograficzna to kompetencja taka, która jest związana z rozpoznawaniem małych liter, dużych liter, znaków interpunkcyjnych. Mamy takie ćwiczenia
w naszym i podręczniku, i w ćwiczeniach zachęcamy właśnie dzieci do tego, żeby rozpoznawały też i drukowane pismo, i pismo, które jest pisane, chociaż wiemy o tym, że przecież te style pisania, czy tego języka, grafii, która jest w różnych krajach, jest bardzo, bardzo różna. Zastosowałyśmy polską, myślę, że również dlatego, że to jest też bardzo ważne dla dzieci, które w Polsce uczą się języka polskiego jako właśnie drugiego, czy języka kraju osiedlenia. No i oczywiście kompetencja ortopeiczna to jest umiejętność głośnego odczytywania przygotowanego wcześniej tekstu. I my mamy takie ćwiczenia w tym naszym podręczniku, gdzie prosimy, żeby dziecko posłuchało i powtórzyło. I tutaj mamy szósteczkę, mają Państwo taki przykład takiego ćwiczenia, właśnie posłuchaj i powtórz. Węże najlepiej obserwować w Bieszczadach. Tyle o kompetencjach, które są lingwistyczne. Teraz chciałabym pokazać, jak w naszym podręczniku wyglądają kompetencje socjolingwistyczne. Czyli socjolingwistyczne to są te, które będą dotyczyły stosowności lingwistycznej, czyli tego, jak funkcjonuje ten język w tych kontekstach. I mamy ćwiczenia, które nam pokazują i uczą dzieci, jakie są wyznaczniki relacji społecznych. I tutaj na pewno będziemy mieć takie wyrażenia, które dotyczą tego, w jaki sposób zwrócić się do osoby starszej, jak zwrócić się do kolegi. Tutaj mamy u góry dzień dobry, a na dole w ćwiczeniu mamy cześć. I to są takie właśnie te wyznaczniki relacji społecznej. Tego również uczymy. Na tych stronach, gdzie mamy pokazane słownictwo, tam też mamy dużo zwrotów, które pokazują dzieciom, w jaki sposób w różnych sytuacjach się zachować. Mamy konwencje grzecznościowe i mamy taki właśnie kawałeczek, tutaj jest, znaczy taką ramkę, która jest zawsze właśnie na tych stronach, które dotyczą rozwijania słownictwa. Mamy taką ramkę, która się nazywa grzeczność na co dzień i w tej grzeczności na co dzień znajdą Państwo przykłady grzecznego zwracania się w różnych sytuacjach. Rejestr wypowiedzi mamy, posłuchaj i powtórz. No i powiem szczerze, że czwórki, czyli dialektów i odmiany regionalnych Państwo w naszym podręczniku nie znajdziecie. Nie znajdą Państwo. To jest zakres, który wychodzi poza A1 i z tego zrezygnowałyśmy. Dialektów i odmian regionalnych nie ma, chociaż ja jako osoba, która mieszka w Krakowie, chętnie bym uczyła dzieci mówić, żeby nie poszły na dwór, tylko na pole. Ale ze względu na to, że to podręcznik dla wszystkich, no to wychodzimy w naszym podręczniku na dwór, a nie na pole, jak to w Krakowie. Kompetencje pragmatyczne. W kompetencjach pragmatycznych mamy przede wszystkim funkcjonalne użycie środków językowych. I mamy tutaj dwie kompetencje. Kompetencję dyskursywną i kompetencję funkcjonalną. W kompetencji dyskursywnej przede wszystkim skupiamy się na logiczności wypowiedzi, a w funkcjonalnej na wykorzystaniu scenariuszy, które są do komunikacji. I teraz proszę spojrzeć na ćwiczenie pierwsze. Tutaj mamy ćwiczenie, gdzie mamy zastosowanie najpierw i potem, czyli uczymy jakby tego, w jaki sposób skonstruować wypowiedź, żeby powiedzieć, że coś się wydarzyło przed, a coś się wydarzyło po. I to jest właśnie ta nasza budowanie tej kompetencji dyskursywnej. Natomiast mamy również takie ćwiczenie, jak właśnie w niezbędniku szkolnym, ćwiczenie, które pokazuje, jak wykonać pewną czynność
czyli w jaki sposób zrobić przewrót w przód. I oczywiście to jest rzecz, którą można zrobić bezjęzykowo, ale bardzo często jest tak, że na lekcjach jest to potrzebne, potrzebujemy tych instrukcji, potrzebujemy rozumienia instrukcji. I w tym naszym ćwiczeniu mamy rozpoznawanie takiej instrukcji, czyli trzeba wysłuchać i wskazać, trzeba wysłuchać tekst i wskazać, w którym miejscu w podręczniku on się znajduje. Kompetencje interkulturowe. Bardzo chciałyśmy, mimo że w polskiej podstawie programowej, która będzie nowa, nie było zbyt dużo o kompetencjach interkulturowych. Ale przecież jak uczyć języka bez rozwijania kompetencji interkulturowych? Ta świadomość interkulturowa, ona musi być, bo to jest wiedza o świecie, a dzieci, które uczą się języka polskiego, są w różnych krajach i w różnych miejscach świata, a te, które przyjechały do Polski, przyjechały skądś. Dlatego chciałyśmy, żeby w tym naszym podręczniku była przestrzeń dla różnych kultur, ale żeby to była taka przestrzeń, która uczy nie tylko tego, jak różnie jemy, ale żeby troszkę pójść dalej, żeby zastanowić się, skąd te artefakty. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym naszym podręczniku również wiedzy na temat Polski, bo przecież budowanie kompetencji interkulturowych, ono musi się odbywać poprzez poznawanie tego, co moje, po to, żebym mogła znaleźć coś innego gdzie indziej. I myślę, że to niezwykle ważne. Chciałyśmy w tym naszym podręczniku pokazać, że ta wrażliwość interkulturowa jest niezwykle ważna i ona jest ważna, żeby ją wybudowywać, ale również ważna jest, że dla nauczycieli, bo nauczyciele, którzy nie mają albo właśnie, którzy budują też swoją wrażliwość kulturową, też potrzebują pewnego wsparcia, bo nauczyciele, którzy są wrażliwi kulturowo, powinni wiedzieć, czym jest kultura, czym jest różnorodność kulturowa, interesować się kulturą polską, interesować się kulturą gdzie dzieci się osiedliły, poszukiwać wspólnych części, zastanawiać się, dlaczego coś funkcjonuje jako artefakt, czy jako zwyczaj. I mieć taką otwartość, żeby to eksplorować. Ważne jest właśnie, myślę, że w przypadku uczenia też dzieci z doświadczeniem migracji w Polsce, żeby równo traktować wszystkich, ale to nie chodzi o to, żebyśmy byli ślepi kulturowo, to znaczy, żebyśmy czasami słychać takich nauczycieli, którzy mówią, ja tak naprawdę wszystkie dzieci traktuję tak samo. I można by było powiedzieć, że to nie jest zła postawa, ale problem polega na tym, że te dzieci, które przyjechały skądinąd, one wymagają specjalnego zaopiekowania się nimi, bo bardzo często nauczyciele są pierwszymi właśnie takimi towarzyszami rezyliencji, czyli takiego trzymania dziecka nad głową, żeby w tym nowym kontekście się nie utopiło. Dlatego właśnie postawiłyśmy to sobie za cel, żeby w tym naszym podręczniku pojawiały się dzieci, które są różne, żeby pojawiały się kraje być może egzotyczne i być może bardzo dalekie, ale żeby były też osoby, które są inaczej wyglądające i żeby to było zwyczajnością, bo taka jest codzienność, myślę, wszystkich dzieci, które biorą udział w tych naszych lekcjach. Jak dzieci mieszkają, te, które mają doświadczenie migracji i dzieci polskie mieszkają w różnych krajach, to mają to doświadczenie i tak naprawdę na to pewnie w ogóle nie zwracają uwagi.
Kolejnym takim ważnym dla nas pakietem, który był do jakby zrealizowania w tych naszych działaniach i w tych propozycjach, które zawarłyśmy w podręczniku, to był rozwój kompetencji społecznych. Bardzo dużo dyskusji teraz jest na temat polskiej szkoły, która z jednej strony bardzo dobrze przygotowuje do czytania, mamy naprawdę niezłe wyniki, powiedziałabym nawet bardzo dobre, jeżeli chodzi o badania 15-latków, nadal one są dobre, bardzo dobre. Natomiast to, co jest przerażające, to to, że szkoła jest miejscem nieprzyjaznym i że konieczne jest zwrócenie uwagi na kompetencje społeczne. I chcąc jakby pójść w tą stronę, że te kompetencje społeczne są potrzebne wszystkim, chciałyśmy budować właśnie takie wzajemne zaufanie wśród dzieci, które uczą się wspólnie. Dlatego tak dużo jest ćwiczeń, które są właśnie ćwiczeniami budującymi wzajemne zaufanie i ćwiczeniami, gdzie dzieci pracują razem. Jest takie ćwiczenie, że na przykład dzieci biegną i muszą przebiec pod takim mostem zrobionym z rąk dziecięcych. I to jest właśnie takie też ćwiczenie na zaufanie. I z jednej strony ktoś powiedział, no gdzie tutaj jest język? Tak dużo też miałyśmy takich rozmów, a gdzie w takich ćwiczeniach język? W tych ćwiczeniach język jest w poleceniach i w byciu razem. Myślę, że jak mamy wybudowaną dobrą atmosferę w klasie, to znacznie łatwiej nam się pracuje. Osobom, które mają doświadczenie migracji, potrzebna jest też umiejętność wyrażania własnych myśli, własnych emocji i chciałyśmy w ten sposób wybudować ten nasz podręcznik. Proszę spojrzeć tutaj. Jestem zła, jestem smutna, czuję smutek, czy mogę wejść? Nie gniewaj się już, przepraszam. Jestem dobra z angielskiego, jestem dobry z matematyki. Czym jesteś dobra? To są rzeczy, które wydają się oczywiste, ale w tych podręcznikach wydawało nam się wszystkim trzem współautorkom, że to ważne, że ważna jest ta umiejętność empatycznej komunikacji, ważna jest też ta umiejętność rozpoznawania niewerbalnych komunikatów i nazywania ich, ale również chciałyśmy nauczyć dzieci, jak się znaleźć w sytuacji rozwiązywania konfliktów i nieporozumień. Mamy kilka takich sytuacji, gdzie dzieci są w sytuacji konfliktowej i co wtedy zrobić. Dla nas też bardzo ważne i w tej naszej filozofii jest to budowanie takich kompetencji społecznych i podejście do błędu, że to się może wydarzyć, w procesie uczenia się języka to normalne, natomiast my zachęcamy do tego, żeby budować na błędzie, a nie piętnować go. I teraz, tak jak powiedziałam, w podręczniku nauczyciela i Państwo, którzy byli na poprzednim spotkaniu, to ten fragment będzie swego rodzaju, może nie swego rodzaju, ale troszeczkę też powtórzeniem. Mamy podręcznik nauczyciela, 120 scenariuszy i tak jak powiedziałam, bardzo chciałyśmy wesprzeć nauczycieli. I nawet zrobiłyśmy taką, może nie instrukcję, ale taki pomysł, którym chciałyśmy się podzielić z nauczycielami, jak to zrobić, żeby niewerbalnie pomóc dzieciom w budowaniu tej pierwszej komunikacji. Jak właśnie wesprzeć ich poprzez gesty. I w podręczniku nauczyciela zawarłyśmy właśnie kilka takich propozycji razem ze zdjęciami, żeby zobaczyć właśnie, jak można wybudować tą komunikację niewerbalną, jak można wesprzeć tą komunikację. Wtedy, kiedy mamy mało jeszcze zasobów językowych, jak to zrobić, żeby nie przeskakiwać do na przykład języka pomostowego, który jest oczywiście łatwiejszy, ale my chcielibyśmy, żeby wszystko, cała ta komunikacja, która jest na lekcji, ona była w języku polskim. Powiedziałam o lekcjach i o podręczniku dla nauczyciela. Mamy w tej naszej metodzie podręcznik i ćwiczenia. Nie można pracować tylko z podręcznikiem.
konieczne jest, żeby pracować z podręcznikiem i z ćwiczeniami. W podręczniku są zawsze 3 ćwiczenia i do nich są 2 ćwiczenia zawsze w zeszycie ćwiczeń. W ćwiczeniach podręcznikowych mamy bardzo uproszczone polecenia. Posłuchaj i wskaż, posłuchaj i powtórz i zagraj. W zeszycie w tym podręczniku dla nauczyciela tam mamy znacznie więcej tych wariantów, ale chcemy uczulić nauczycieli i nauczycielki, żeby jednak zwracali uwagę na to, jak budują te polecenia i żeby one były zawsze takie same. I do tych ćwiczeń, które mamy w podręczniku, są zawsze 2 ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, natomiast w podręczniku nauczyciela mamy zawsze jeszcze dodatkowo 2-3 ćwiczenia, które pomagają nam w skonstruowaniu całej lekcji. Także 3 plus 2 nie równa się 5. W naszym podręczniku tych ćwiczeń jest 7, w niektórych lekcjach 8, ale starałyśmy się, żeby trzymać się tej liczby 7. Żeby łatwiej było jeszcze nauczycielom i nauczycielkom, to właśnie w strefie nauczyciela są jeszcze karty pracy. Jeżeli na przykład do takiej gry, którą tutaj mamy, potrzebujemy właśnie karty pracy, albo potrzebujemy tabelki, albo potrzebujemy ilustracji, to w materiałach dla nauczyciela znajdą Państwo właśnie te materiały gotowe tylko i wyłącznie do powielenia. Transkrypty znajdują się również w strefie nauczyciela i zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z tych materiałów, które są nagrane. Bardzo starałyśmy się, żeby dialogi były jak najbliższe dzieciom i dzięki staraniom wydawnictwa udało się również wykonać nagrania z dziećmi. Czyli dzieci 7-10-letnie usłyszą swoich rówieśników i rówieśniczki. W tych nagraniach znajdzie się właśnie sporo takich materiałów, które są do powtórzenia i prowadzimy nauczyciela w tym zadaniu, na przykład rozumienie ze słuchu i mówienie, w jaki sposób pracować z tym tekstem do wysłuchania. Że trzeba go 3 razy wysłuchać, że za każdym razem musi być zadanie i wszystkie zadania, które są zaproponowane, dotyczą właśnie tego wielokrotnego, kilkakrotnego słuchania tekstu.